Dzień dobry wszystkim, Radosław Froń, paragraf w kieliszku, w kolejnym odcinku podcastu Biznes Wysoko Oprocentowany, ostatniego już w tym roku 2020, jakże szczęśliwym dla nas wszystkich. Naszym gościem jest dzisiaj polski winiarz, ale także wielki orędownik polskiego wina, w szczególności tego wina, które pod koniec roku, głównie w sylwestrową noc, interesuje nas najbardziej. O winach musujących, o polskich musiakach opowie nam Mirosław Krasnowski. Dzień dobry, Mirku. Dzień dobry. Słyszymy się, widzimy, bardzo się cieszę. Tak jest. Z dalekiej Polski. Nawet się, że tak powiem, na ten Sylwester w podobne kolory ubraliśmy. Dopasowaliśmy się kolorystycznie. Dopasowaliśmy. Tylko pan widzimy mecenas się... oczywiście muszka, a winiarz wyjątkowo w krawacie. Rzadko można zobaczyć winiarza w krawacie, no ale na Sylwestra to... Trzeba. Na Sylwestra. Już myślałem, że rzadko można zobaczyć winiarza z winem, bo widzę, że też jakieś fajne butelki zdobią twój plener. Tak. Tam wystawkę taką zrobiłem w tle właśnie i to jest wystawka polskich musiaków. No nie wszystkich, bo by tam się nie zmieściły, ale parę butelek polskich musiaków mam. I myślę, że szczególnie w 2021 roku tych musiaków będzie dużo więcej. Ja oceniam w tej chwili, że na 350 winnic polskich około 30 produkuje już wina musujące różnymi metodami, a myślę, że w 2020 roku będzie to około 50 winnic, z czego się bardzo cieszę. No to już fantastyczny wynik. Pozwól jeszcze, że wprowadzę krótko naszych słuchaczy i naszych widzów, którzy podglądają nas w serwisie YouTube, do twojej sympatycznej postaci. Mirosław Krasnowski, z wykształcenia chemik, prawda? Tak. Co? I to taki podwójny chemik, mogę zbliża powiedzieć. Zbliża nas do tematu twoich zainteresowań. Nie jest dziwnym zatem, że postanowiłeś w którymś momencie realizować swoje pasje i mieszać co nieco w swoich kotłach. To, co jest szczególnie istotne, to, że jesteś polskim winiarzem, prowadzisz od kilku lat bardzo popularną już winnicę z produkującą fantastyczne rzeczy, ze świetnymi etykietami, o których jeszcze nam na pewno opowiesz, winnicę Zodiak. Tak. Oraz, to chyba twoja ostatnia ciekawa funkcja, to dyrektor nowych targów, które będą organizowane, mamy nadzieję, już początkiem przyszłego, popandemicznego roku. Targi polskich win i winnic w Poznaniu. Dobrze pamiętam? Tak, pamiętasz bardzo dobrze. Miały odbyć się początkowo w terminie takim walentynkowym, czyli 13 lutego, od 11 do 13 lutego. No ale niestety pandemia nam tutaj rozrabiała i musieliśmy przesunąć termin targów na tydzień po Wielkiej Nocy. I będą to tak naprawdę pierwsze tego typu targi w Polsce, które będą poświęcone tylko i wyłącznie polskim winom i polskim winnicom. Ilu Także zapraszam winnic spodziewasz już się na targach? Dzisiaj do Poznania. Proszę? Ilu winnic spodziewasz się na targach? No to jest trudne pytanie, bo właśnie w tym pandemicznym roku nasze plany były bardzo ambitne, ale myślę, że gdzieś pod 100 winnic uda nam się zmobilizować i będzie można zobaczyć, popróbować, kupić wino od około 100 winnic na targach w Poznaniu w kwietniu. Czy poza samą warstwą targową planujesz jeszcze jakieś dodatkowe wydarzenia, jakiś konkurs winiarski, być może jakieś prelekcje, konferencje? Tak, oczywiście. Każdym tego typu wydarzeniom towarzyszą takie dodatkowe wydarzenia i to będą właśnie prelekcje, czy tam może bardziej seminaria. Będzie oczywiście wielki konkurs polskich win z bardzo unikalnymi i ciekawymi nagrodami, czego na razie nie będę zdradzał. I oczywiście różnego typu degustacje też są przewidziane. Także będzie bardzo, bardzo bogaty program jest przewidziany. I osobiście nie mogę się już doczekać, także z całą pewnością odwiedzimy Cię wszyscy w Poznaniu, w
Poznaniu, który będzie wyrastał na nową stolicę polskiego winiarstwa. Kilka tych stolic już w naszym kraju mamy. Ale mamy też kilka pięknych regionów i każdy z tych regionów niewątpliwie na swoją stolicę zasługuje. Wróćmy jeszcze proszę krótko do Ciebie. Opowiedz proszę o swojej winnicy. Gdzie masz te winnice? Co na niej uprawiasz? Jakie wina robisz? No i dojdźmy w końcu do tych wspaniałych etykiet. Tak jest. No moja winnica jest zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim. Wydawałoby się, że to takie nieoczywiste województwo do uprawy winorośli. Natomiast jak dobrze wszyscy wiemy, zlokalizowanych jest tam parę winnic, w tym dwie spore winnice, bo największa, czy jedna z największych winnica Turnau w Baniewicach. I w Balinku Kojdorowie też mają kilkanaście hektarów, tak? Pozostałe winnice są trochę mniejsze, ale da się produkować w województwie zachodniopomorskim wina, dobre wina. I moja winnica jest w takiej urokliwej wsi zlokalizowana, wieś nazywa się Zagozd. To jest 6 kilometrów od Drawska Pomorskiego, czyli miejscowości, gdzie mamy największy poligon w Europie. Winnica nie jest duża, bo jest o powierzchni 1 hektara i uprawiam bardzo wiele odmian. W zasadzie porządkuję w tej chwili troszeczkę tą uprawę, ponieważ nie wiedziałem do końca, co na tej północy tam warto posadzić, co się sprawdzi. W tej chwili po 8 latach już wiem, co powinienem uprawiać, więc porządkuję tą winnicę. A uprawiam i odmiany piwi, i odmiany szlachetne, czyli winifery. Wina, które robię, no ja od początku nastawiałem się na to, żeby robić wina musujące. Uważam w ogóle, że Polska to jest kraj, który powinien głównie specjalizować się w winach musujących, ale oczywiście zacząłem od win spokojnych, po to, żeby no, eksperymentować z tymi winami musującymi, bo szczególnie przy tak małej winnicy to są problemy, powiedzmy, z dostępem do pewnych technologii. Ale tak jak w zeszłym roku na przykład, to już produkcja była połowa, to były wina musujące, tak za rok 2020 mniej więcej 90% to już będą wina musujące. Wina robione zarówno metodą tradycyjną oraz bardzo modne ostatnio petnaty, gdzie uważam, że właśnie Polska też powinna i polscy winiarze powinni w te petnaty no, jakoś się zapoznać z tymi winami, z tą technologią. I życzyłbym sobie, żeby Polska się kojarzyła w Europie i na świecie właśnie z petnatami, bo są to wina bardzo naturalne. Są to wina, które uważam najprostsze wina do zrobienia, a jednocześnie wpisujące się w taki obecnie trend właśnie takich win właśnie no, naturalnych bardziej, tak? Mało interwencyjnych i w uprawie, i w produkcji. Także jedne i drugie wina robię. Pewnie dojdę też do metody Prosecco, chociaż tutaj znowu jest jakaś bariera technologiczna. W Polsce chyba tylko Jacek Chrobak z Kępy Wiślickiej opanował tą technologię i wypuścił pierwsze wina robione metodą Prosecco. Także no, nastawiony jestem na wina musujące. Ale skąd się to wzięło? Czy wina spokojne były dla Ciebie zbyt nudne? Czy to jakaś miłość degustacyjna, sensoryczna akurat do klimatów win musujących? Dlaczego to jest ten kierunek, który obrałeś sobie i w którym jesteś świetny zarówno jako winiarz, jak i też promotor? Mało osób chyba tak popularyzuje w Polsce wina musujące, technologie produkcji win musujących. Sam je robisz, opowiadasz, szkolisz, piszesz artykuły. Skąd się to wzięło? Znaczy przyczyn jest parę. No, na pewno jedną jest to, że bardzo mi smakują wina musujące. Jestem wielbicielem tych win, dużo ich degustuję. Podobają mi się tego typu wina. Dwa, ja pochodzę, powiedzmy dzieciństwo spędziłem w Zielonej Górze, a Zielona Góra, jak większość wie,
była potentatem w produkcji win musujących przed wojną. Była drugim co do wielkości producentem wina musującego w Europie po szampanii. A moja droga do szkoły podstawowej przebiegała przez taką starą poniemiecką winnicę i po prostu tam już gdzieś w wieku 10-12 lat widziałem te winogrona, wiedziałem, że się produkuje wino, no i klimat, tak? Klimat nadal, mimo że on się ociepla, ewidentnie się ociepla i to widzimy gołym okiem, to jednak nadal on predestynuje, powiedzmy, nasze rejony do produkcji win musujących. Także takie trzy przyczyny. Miłość do wina musującego, gdzieś dzieciństwo spędzone w Zielonej Górze, czyli w miejscu, gdzie produkowało się dużo wina musujące, no i ten klimat. Na pewno warto tutaj wspomnieć naszym słuchaczom, którzy tak nie są zorientowani w świecie polskiego wina, że wina musujące są trochę klimatycznie mniej wymagające. To znaczy wino musujące jest najczęściej robione z wina bazowego, które ma prawo być bardziej kwasowe, mieć żywszą kwasowość, która jest sensorycznie harmonizowana później przez te bąbelki, które tak uwielbiamy, a z drugiej strony powinny takie wina bazowe mieć niższy alkohol właśnie po to, żeby wystarczyło tego alkoholu jeszcze produkowanego we wtórnej fermentacji, żeby cały napój gotowy nie był bardzo męczący. Powiedz proszę, dlaczego petnaty? Może warto wyjaśnić też, czym te petnaty w ogóle są. O ile każdy mniej więcej orientuje się, jak powstawały wina musujące metodą tradycyjną, każdy z nas, któż by nie słyszał w ostatnich czasach o Prosecco, może niekoniecznie technologicznie, ale samo Prosecco, czy wina tego typu są już dość powszechnie znane, to skąd te petnaty? Czym są petnaty? No, petnaty są winami, jakbyśmy to tak obrazowo określili, są to wina z osadem. Wina musujące, w których nie usunięto osadu, natomiast oczywiście fermentacja była robiona w sposób naturalny, bez dodatku zewnętrznego CO2, czyli powiedzmy to nabąbelkowanie, namusowanie. To ciśnienie powstaje w wyniku fermentacji alkoholowej, która przebiega w butelce. I historycznie możemy powiedzieć tak. Wszystkie wina do czasów napoleońskich musujące były petnatami, bo dopiero wytwórnia Madame Clicquot postanowiła czy opracowała metodę usuwania osady. Także to nie są, powiedzmy, jakieś wina nowe, tylko wracamy do tych win właśnie takich bardziej naturalnych, czyli zawierających osad. I na świecie obserwujemy w tej chwili, czy w Europie, no bardzo, bardzo taki dynamiczny powrót do tego typu win, ponieważ są to wina, jak już wcześniej wspomniałem, takie niskointerwencyjne. Praktycznie bez dodatku siarki, zamknięte kapslem do tej drugiej fermentacji i już ponownie nieotwierane, tak? Czyli jest to ten kapsel, który wielu konsumentów trochę dziwi. On jest takim sygnałem dla konsumenta: drogi konsumencie, technologicznie zamknęliśmy to wino do drugiej fermentacji. Natomiast już potem go nie otwieraliśmy i nic mu tam nie dolaliśmy, nic mu nie zmieniliśmy. Masz oto takie naturalne wino, jak moja koleżanka bardzo ładnie mówi, wino bez makijażu. Czyli petnaty to są takie wina musujące bez makijażu, do których nic już po tej drugiej fermentacji nie dodawaliśmy. One w większości wypadków są winami w pełni wytrawnymi, nie zawierającymi cukru. Dlatego też i z tą kwasowością przy winie bazowym musimy mieć tą kwasowość już na odpowiednim poziomie, bo potem już nic nie skorygujemy cukrem. Ale jednocześnie dostajemy bardzo właśnie takie żywe i naturalne wino,
które jeszcze, co jest taką ciekawostką może, się bardzo zmienia w czasie. Czasami sommelierzy mi mówią, że słuchaj, no próbowałem twojego wina, no opisałem je tam jakoś, potem za 3 miesiące znowu je próbowałem i mówię, słuchaj, to jest zupełnie inne wino. Muszę co 3 miesiące, co kwartał ponawiać tam powiedzmy próbę i opis tego wina. I to się zgadza, bo to jest wino, które cały czas żyje. Ono nie jest zakonserwowane i ma prawo się właśnie w tak nawet krótkim czasie dosyć mocno zmieniać. Także takie to są petnaty, inaczej też ja mówię, że to są wandale wśród win. Bardzo podoba mi się to określenie. Metoda klasyczna zakłada, że produkujemy wina całkowicie doskonałe technologicznie, idealnie czyste, z ustaloną już formą i w zasadzie zakonserwowaną pod tym szampańskim korkiem. W petnatach mamy tę dzikość, mamy tę żywość. Tak naprawdę z perspektywy metody klasycznej to półprodukt, gdzie ta fermentacja została zakończona, pierwotna fermentacja oczywiście w butelce, gdzie to wino leżakuje nadal na osadzie i tak naprawdę ciągle te zmiany przechodzi. Myślę, że dla niektórych może być to jakaś wada, bo za każdym razem są zaskoczeni, ale dla drugich, bardziej otwartych, ciekawych świata, to zaskoczenie jest właśnie w tym, co może być w tym najpiękniejsze. Czy to oznacza, że metodą szampańską, metodą tradycyjną pogardzasz? Nie, absolutnie nie pogardzam i też produkuję wina tą metodą. One jeszcze nie zostały wypuszczone na rynek, ponieważ no, wymagają dłuższego okresu leżakowania na osadzie. Ja robiłem różne próby, różne eksperymenty z tymi winami, w których usuwamy osad. No i doszedłem do takiego przekonania, że 24 miesiące na osadzie to jest zupełne minimum, jakie te wina potrzebują. I pierwsze partie win to będzie wino Blanc de Blanc, czyli białe z białego i Blanc de Noir. Tak, nie znam francuskiego, więc mogę kaleczyć tutaj te wspaniałe nazwy francuskie, czyli białe z czarnego, czy z ciemnego bardziej. Gdzieś marzec, kwiecień będzie usuwany po 24 miesiącach osad i pierwsze wina robione metodą tradycyjną czy klasyczną z mojej winnicy ujrzą światło dzienne. Sam pierwsze wino musujące z Sauvignon Blanc zrobiłem w 2013 roku i od tamtego rocznika rok w rok te wina powstają. Też mam swoje obserwacje, jako że niczego nie degorżuję. Wina są degorżowane już do bezpośrednio przed spożyciem. I te obserwacje, które mamy od tych 7 już lat, też pokazują jednak wyraźnie, że po pierwsze wino podlega nieustannym zmianom, a po drugie, że mistrzowie tego rzemiosła w szampanii naprawdę nie wymyślili sobie tych terminów minimum leżakowania na osadzie, czy to dla win z rocznikiem, czy to po prostu dla regularnych szampanów od tak, bo jakiś kaprys przyszedł im do głowy. Faktycznie po 18 miesiącach zaczynają się w winie musującym dziać naprawdę ciekawe rzeczy, napierają szlachetności. Po 20 kilku miesiącach wpada, przynajmniej te, które ja produkuję z bardzo dużą regularnością, w dołek swojej formy po to, żeby znów przy 36 miesiącach wybić się na wyżyny. Tak naprawdę najdłużej leżakowany na osadzie, który degustowaliśmy podczas zakończenia 5. rocznika Akademii Wina w Jaśle w zeszłym roku, leżakował był ten musiak ponad 60 miesięcy na osadzie i jeszcze całkiem żył. Na zwykłym Sejwalu, który jest hybrydą. Nie ma oczywiście tutaj powodu, żeby z hybryd jakoś wybitnie się nabijać. Także potrafią one w pewnych okolicznościach pokazać swoją klasę. Jakie jest twoje podejście do tego? Jakie odmiany u ciebie najlepiej się sprawdzają? Z jakich odmian powinno się produkować wina musujące przede wszystkim w Polsce? Znaczy, no jest taka podstawowa zasada, to jest taka, że musi być to odmiana, która nie nabiera zbyt dużo cukru, a jednocześnie fenologicznie jest jak najbardziej dojrzała, tak? Czyli dosyć ciężko będzie zrobić wino musujące na przykład z Solarisa, chociaż w tym roku przynajmniej petnata mam zamiar z Solarisa zrobić, ale przymierzałem się do tego dobrych parę lat. Także na przykład Solaris nie będzie tą odmianą taką dobrą,
do produkcji wina musującego, a jak wiemy, no jest taką odmianą najbardziej popularną w Polsce, tak? No chyba, że do jakiegoś kupażu ją użyjemy. Natomiast wspomniany Sauvage Blanc, to jest taka klasyka, tak? To jest hybryda już dosyć, no tak powiedzmy, stara, wiekowa, ale bardzo często nazywana Chardonnay Północy. I to jest jedna z tych odmian, która się po prostu rewelacyjnie nadaje do produkcji win musujących, właśnie z tego powodu, że nie nabiera zbyt dużo cukru, czyli to wino bazowe mamy niskoprocentowe i ta druga fermentacja nam tam bez większych problemów zajdzie. Natomiast no bardzo dobre, i tutaj mamy parę przykładów w Polsce i ja też uprawiam te odmiany, to jest Pinot Noir i Chardonnay. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że Pinot Noir ma ogromną ilość klonów i nie każdy klon nadaje się na wino musujące, I nie każdy klon nadaje się na wino spokojne, tak? Czyli jeżeli chcemy z pinota robić wina musujące, to praktycznie od razu musimy posadzić takie klony pinota, które się do tych win musujących najlepiej nadają. I jest to też przykładowo odmiana, która była właśnie przed wojną w Zielonej Górze uprawiana i Grempler robił z pinota właśnie wina musujące. Chardonnay, no u mnie na północy z tym Chardonnay nie mam najłatwiej. Natomiast w innych regionach kraju, czy to na południu, czy to na Dolnym Śląsku, czy w Lubuskim, Chardonnay udaje się bardzo dobrze. No i to jest taka klasyczna odmiana do robienia win musujących. A oprócz tego, no to tak jak powiedziałem, no wszystkie odmiany, które nie nabierają zbyt dużo cukru. Czyli z Easy Anitera, no ja na przykład robię takie mieszanki, w skład których wchodzi też Hibernal. Hibernal wprawdzie, jeżeli jest późno zbierany, to potrafi tego cukru nabrać, ale jeżeli go w odpowiednim momencie zbierzemy, to z tym cukrem nie jest tak źle. No a u mnie na północy to w ogóle tam, powiedzmy, ja jakichś wielkich problemów z dużą ilością cukru to nie mam, ale powiedzmy winiarze, którzy chcieliby robić wina musujące bardziej na południu Polski, gdzie ten klimat jest czy ten okres wegetacji może bardziej jest bardziej wydłużony w stosunku do nas, no to już powinni zwrócić uwagę na to, żeby to były odmiany, które nabierają właśnie mniej cukru, no powiedzmy do 21 Brix max. Tu też musimy pamiętać i zwracać uwagę wszystkich, którzy wino produkują i do musiaków się przymierzają, że wino musujące nie może być w żadnym wypadku, jeżeli ma pokazać jakąś klasę, wyjściem awaryjnym. Nie może być tym rozwiązaniem na gorszy rocznik, chociaż oczywiście zawsze wtedy jakieś wino musujące da się zrobić. Natomiast jeżeli mamy jakąś ambicję, to stare porzekadło mówi i zawsze się sprawdza, że z kiepskiego surowca nigdy nie zrobimy wyśmienitego produktu. Do tego wina musującego trzeba się przygotowywać tak naprawdę już na etapie sadzenia winnicy, odpowiednio dobierając sposób prowadzenia winorośli, dobierając klony, o których wspomniałeś przed chwilą, w odpowiedni sposób przycinając i celując w ten konkretny okres roku, gdzie będziemy mieli już dojrzałość fenologiczną, ale nie będziemy jeszcze mieli zbyt wysokiej dojrzałości cukrowej, będziemy mogli zachować wysoką świeżość, kwasowość tego wina. Jestem przekonany, że sporo polskich win musujących to są wina, które powstają przez przypadek jako plan B, kiedy nie są w stanie winiarze wyprodukować tego, co im się wymarzyło. O ile oczywiście nie stosują innych, nawet mniej eleganckich praktyk enologicznych. Nie wiem, więc z takich musiaków powinniśmy się cieszyć. Mnie osobiście każdy musiak cieszy, a te, które są zaplanowane, dobrze wymyślone i wspaniale zrealizowane, tym bardziej. Co z musiakami różowymi? Mówiłeś już o Blanc de Noir, o winach białych z czerwonych szczepów. Czy podobają ci się wina musujące na różowo? Oczywiście, że mi się podobają wina musujące na różowo. Akurat takiego wina z usuwanym osadem na różowo jeszcze nie zrobiłem. O tyle na przykład w wersji petnatowej robiłem wina musujące różowe. Nawet w tym roku no taki różowy właśnie petnat mój zdobył złoty medal w Zielonej Górze na konkursie na winobraniu.
z czego byłem oczywiście bardzo, bardzo zadowolony, bo to zawsze miło jest jakiś tam laur zdobyć. Także tak, chociaż prawda, Radku, jest taka, że w Polsce wina różowe w ogóle się bardzo słabo sprzedają. I to też trochę boli, bo w wielu przypadkach właśnie z czerwonych odmian w takim gorszym roku lepiej jest zrobić wino różowe niż kiepskie wino czerwone, tak? Natomiast no niestety ta sprzedaż win różowych jest słaba i często winiarze po prostu na siłę próbują zrobić wino czerwone, mimo że ten materiał nie za bardzo się nadaje do tego, żeby zrobić wino czerwone. Ale kwestia czasu, tak? Myślę, że to jest kwestia czasu. My wszyscy jesteśmy winiarzami, którzy zaczynają. Polskie winiarstwo raczkuje. W Polsce robimy wszystkie możliwe rodzaje wina, jakie się robi na całym świecie, tak? Szukamy swojego miejsca. Ja uważam, że to miejsce to są wina musujące. I na przykład właśnie petnaty, ponieważ tak jak już znowu wspominałem, to są bardzo proste wina do zrobienia. Można oswoić się z winem bazowym, z drugą fermentacją, w ogóle z ciśnieniem. To jest taka rzecz, której wielu winiarzy się jakoś tam obawia, tak? Pracę z ciśnieniem. Także zaczynamy, nawet jeżeli ktoś przez przypadek zrobi to wino musujące, bo był gorszy rocznik i tak dalej, to jestem przekonany, że mu się to tak spodoba, że w następnych latach będzie już próbował bardziej świadomie te wina musujące robić. Ja wiem, że jest to podszyte jakimś kompleksem, ale jak mam teraz okazję jeździć, sędziować na konkursach międzynarodowych tutaj w Europie Środkowej i pojawia się kategoria win czerwonych, to kiedy się pojawia tam polski młody regent, no niestety brutalna prawda, ale to czuć, wiadomo skąd to jest. Chociaż oczywiście zaczynają coraz częściej też się pojawiać fajne, stare, dojrzałe i naprawdę imponujące wina, które w żaden sposób są nie do rozpoznania. W kategorii win białych oczywiście jakościowo od Europy Środkowej nie odstajemy, ale pojawia się ta kwestia hybryd, które są charakterystyczne, które czuć po prostu, zwłaszcza jeżeli to są jakieś Solarisy. Natomiast w kategorii win różowych i win musujących kompletnie nie powinniśmy mieć tutaj żadnych zarzutów do siebie. To już w tym momencie, to co przynajmniej widać, co się pojawia w tej awangardzie, na tych konkursach międzynarodowych, to są wina światowej klasy, które w niczym nie odstają od najlepszych produktów włoskich, francuskich czy niemieckich. Mhm. Także to z całą pewnością jest słuszny kierunek, który powinniśmy kontynuować. Zaczynajmy może od petnatów, tak? Ja tak propaguję. Zaczynajmy od petnatów, bo tutaj nie potrzebujemy jakiegoś specjalistycznego oprzyrządowania poza kapslownicą. Także nawet mogę zaryzykować twierdzenie, że zrobienie petnata jest tańsze od zrobienia wina spokojnego, dlatego że wino bazowe do petnata moim zdaniem nie powinno być w ogóle sztucznie klarowane. To jest zupełnie niepotrzebne. Absolutnie nie musi być filtrowane, czyli jak widzimy odpadają już dwa zabiegi technologiczne, które są powszechnie używane w przypadku win spokojnych, a to wpływa na koszty, prawda? Czyli możemy takie wino bazowe albo jednoodmianowe, albo zrobić sobie tam na wiosnę jakiś kupasz, jak nam pasuje, no i zrobić wino petnat. Oczywiście tu jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, bo narosło wiele mitów na temat nie tylko win musujących, ale szczególnie petnatów. Niektórzy uważają, że petnat to jest wino, przy którym powiedzmy nie skończyła się fermentacja i przelaliśmy je do butelek. I utożsamiają takie działanie z metodą ancestrale, czyli z tą metodą, nie wiem, pierwotną, pradawną, wiejską, chłopską, jak zwał, tak zwał, tak? Natomiast trzeba sobie uświadomić, że 200, 300, 400 lat temu nikt o zdrowych zmysłach nie zabutelkował nie do końca przefermentowanego wina.
czy fermentującego jeszcze wina, tak? Bo to był ogromny problem ekonomiczny. Oczywiście to się zdarzało, tak, że wino nie zakończyło fermentacji, się uśpiło z powodu temperatury i myślano, że po prostu wino jest skończone i rozlewane je do butelek. Tak? I w ten sposób tak naprawdę powstały w ogóle w sposób naturalny wina musujące, tego nikt nie wymyślił. I dzisiaj oczywiście możemy tej metody użyć, natomiast ona jest bardzo trudna do zrobienia, dlatego że dzisiaj używamy innych drożdży. 300 lat temu te drożdże były bardziej podatne na temperaturę. Natomiast dzisiaj, tak jak rozmawiam z niektórymi winiarzami, którzy próbują zatrzymać fermentację i zrobić tą metodą ancestrale wino musujące, to mówią, słuchaj, mi fermentacja idzie w temperaturze 1-2 stopni Celsjusza. Czyli jak mam jakąś większą ilość tego wina do rozlania, to oczywiście ta fermentacja wyhamowuje, ale pierwsze i ostatnie butelki rozlewane są różnymi butelkami, tak? Bo ta fermentacja w czasie rozlewania cały czas idzie. Dlatego ja na przykład osobiście jestem zwolennikiem bardziej przewidywalnej metody, czyli metody Mereta, gdzie jest to taka metoda, do połowy metoda, powiedzmy, jak się robi szampana metodą tradycyjną, czy wino musujące metodą tradycyjną, tak? Czyli odfermentowanie wina bazowego do końca, do pełnej wytrawności, a następnie dodatek odpowiedniej ilości cukru i przelanie tego do butelek, albo z dodatkiem drożdży, albo bez dodatku drożdży, ponieważ jeżeli tego nie filtrowaliśmy, jeżeli tego nie klarowaliśmy w sposób sztuczny, to przeważnie jest tam odpowiednia ilość drożdży, która nam ruszy fermentację. Tak? Natomiast tą metodę rozlewania do butelek fermentującego wina nazywam osobiście rosyjską ruletką. Bo nie wiadomo, co tam tak, na końcu. W końcu wino diabelskie, zwłaszcza gdy go nie klarujemy w żaden sposób. Zdarzały ci się przypadki granatów piwnicznych? Tak. Zdarzały się takie sytuacje, bo próbowałem właśnie traktować to wino, które jest przeznaczone do usuwania osadu i jest nastawiane na zupełnie inne ciśnienie, bo to są ciśnienia rzędu 6 do 8 barów, no potraktować jak petnata. I pamiętam parę lat temu, ale coś mnie tknęło, bo u znajomych postanowiliśmy właśnie uczcić nowy rok moim winem musującym, ale takim, gdzie jeszcze nie był usunięty osad. I na szczęście otwierałem to wino w kuchni. No i mimo, że było schłodzone, no to potem z kolegą musieliśmy trochę tam sufit, że tak powiem, wyczyścić. Także tak, ale warto przestrzec wszystkich, którzy dopiero przymierzają się do produkcji win musujących. Większość butelek, które dostępne są w tej chwili w handlu, są to butelki do win musujących, ale gotowych, nie przeznaczonych do leżakowania, do wtórnej fermentacji w butelce. Ta różnica kilku barów przed degorżowaniem, a po degorżowaniu jednak robi swoją różnicę. Ta prawdziwa butelka szampańska, nie kończymy, mówimy tutaj o petnatach, a ta butelka szampańska pusta waży praktycznie tyle, co te tanie, proste butelki pełne. Zgodzisz się ze mną? Tak, i dobrze, że poruszasz ten temat i że zadajesz to pytanie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Na rynku mamy dostępne tak naprawdę dwa typy butelek i je można rozróżnić poprzez wagę, masę butelki, tak? Są takie, które mają masę 600-650 gram i są takie, które mają masę 900 gram. Te 650 gramówki, tam nawet się podaje, że one wytrzymują tak sprytnie marketingowo się podaje, że wytrzymują 10 gram dwutlenku węgla. A 10 gram dwutlenku węgla to nie jest 10 barów, tylko 5 barów. Czyli to są butelki maksymalnie do 5 barów. I teraz jeżeli my nastawimy tam 6 do 8 barów, to no miałem informację od niektórych kolegów, że nawet połowa butelek potrafiła eksplodować. Tak?
Natomiast jeżeli użyjemy tych butelek ciężkich, czyli 900 gramowych, to dobrej firmy taka butelka jest projektowana na 20 barów. Czyli jeżeli nastawimy ją na te 6-8 barów, no to jeszcze mamy ho-ho, margines błędu bardzo, czy margines ciśnienia bardzo duży, tak? A tak jak wspomniałem, w tamtej 5 barów, a nastawiamy na 6, to od razu z góry w zasadzie produkujemy sobie problem, nie? W mojej małej produkcji odpukać szczęśliwie nic do tej pory nie eksplodowało. No, może poza pierwszą degorżowaną przeze mnie osobiście butelką, która nie eksplodowała co prawda, ale cała jej zawartość podczas tej nieudolnej próby degorżowania wylądowała na mnie, co wprawiło mnie w iście szampański nastrój. Później się już nauczyłem robić to porządnie. No właśnie, degorżowanie, remuaż, te wszystkie rytuały o pięknie brzmiących nazwach. To dodaje uroku, to budzi zainteresowanie konsumentów, ale jest to też wymagające technologicznie, wymaga pewnych inwestycji. Uważam, że polscy winiarze są przygotowani do tego, żeby produkować wina musujące. Pozostawmy na razie na boku te nasze ulubione petnaty i skupmy się na takiej klasyce, która faktycznie jest dość złożonym procesem. Znaczy, tu jest rzeczywiście problem technologiczny i to dosyć spory problem technologiczny, ponieważ większość maszyn, która jest produkowana, bo to parę urządzeń musimy mieć, jest produkowana do dużo większych ilości produkowanego wina niż większość polskich winiarzy produkuje. Czyli krótko mówiąc, te linie technologiczne są w stanie produkować na przykład parę tysięcy butelek na godzinę, tak? To nam jest zupełnie niepotrzebne. Jeżeli chodzi o małe takie urządzenia, no to tak, one kosztują oczywiście, są do dostania, ale są stosunkowo drogie. Natomiast rynek taki wtórny tych urządzeń jest taki, że to schodzi momentalnie, tak? Ponieważ na całym świecie wzrost w ogóle sprzedaży i produkcji to są tylko wina musujące, tak? I w tej chwili w zasadzie nie ma regionu winiarskiego na świecie, która by win musujących nie produkowała. I wszystko, co się na rynku wtórnym pojawia z tych urządzeń, schodzi na pniu. W zasadzie to nie można się zastanawiać. Jak potrzebujemy, trzeba momentalnie to kupować, tak? Natomiast bardzo często na świecie robi się to troszeczkę inaczej, tak? Czyli są albo winiarze, albo firmy, które usługowo usuwają osad. I w Polsce powiedzmy, że przynajmniej 3 takie winnice są, które mogłyby świadczyć tego typu usługi. Czyli przywozimy do nich takie wino zakapslowane, które leżakowało nam 2 lata, 5 lat, ile tam uznaliśmy, i tam następuje po prostu proces usunięcia osadu na maszynę. No tylko tutaj, panie mecenasie, to sam pan wie, że przewiezienie takiego nieoakcyzowanego wina to nie jest problemem, nie wolno, tak? I trzeba specjalnych tutaj, powiedzmy, zabiegów z urzędem celnym, żeby takie wino do takiego winiarza, który dysponuje technologią, przewieźć. Ale myślę, że... Są na to możliwości. Już pracujemy z niektórymi winiarzami, którzy się do tego przymierzają i jak każdy problem pionierskich czasów rozwiążemy oczywiście w kreatywny sposób. Także tak. Z całą pewnością na świecie myślę, to norma. Że to tędy jest droga, tak? Że nie musimy w którymś momencie inwestować w technologię. Powiedzmy tak, żeby kupić sobie maszyny, takie proste maszyny zupełnie, tak, to potrzeba około 100 tysięcy złotych. To jest taki próg wejścia, żeby samemu posiadać tą technologię, tak? No więc możemy z drugiej strony skorzystać właśnie z tych winnic, które mają tą technologię i które po prostu sprzedają taką usługę, nie? I uważam, że tędy jest najlepsza droga. Wszystko oczywiście po zachowaniu tych wszystkich spraw związanych z akcyzą. Nie?
Wszystko się cywilizuje, zmierzamy już powoli do tego winiarskiego wzorca, stajemy się coraz bardziej cywilizowanym winiarsko krajem pod każdym względem. Jak wiesz, w przyszłym roku zmieniamy też ustawę winiarską, będzie można w pewnym zakresie kupować już winogrona, także nie tracąc statusu małego winiarza, więc i do tej normalności doprowadzimy. Butelkowanie usługowe, czy w ogóle spora część outsourcingu takich usług związanych z konfekcjonowaniem jest normą w innych krajach, w szczególności jeżeli mówimy o małych winnicach, które naprawdę nie potrzebują bardzo drogiej i wyspecjalizowanej technologii, a ta technologia niestety się przekłada na jakość, także w przypadku win musujących. Oczywiście wszystko da się zrobić zupełnie ręcznie, robiąc tak, jak robili nasi przodkowie kilkaset lat temu, czy w Zielonej Górze, czy w Szampanii, czy w innych miejscach, gdzie produkowane były wina musujące, natomiast to zawsze jest okupione pracą i dużo większym nakładem. Poruszyłeś ważny temat, mianowicie opłacalności. To, że jesteśmy entuzjastami polskiego wina musującego, to już wiemy. Wiemy, że jesteśmy też krajem predestynowanym do tego pod różnym względem, żeby wina musujące produkować i klimatycznie, i kulturowo, i też odpowiadają naszym smakom. Te bąbelki gdzieś są wpisane w naszą tradycję. Ale czy taka produkcja, która wymaga też większych nakładów, jak przed chwilą ustaliliśmy, która jest bardziej wymagająca technologicznie, ma prawo być też opłacalna? Jak najbardziej ma prawo być opłacalna, tak? Tak naprawdę cały klucz w opłacalności produkcji wina leży w wydajności z hektara. No to można by o tym dużo mówić, ale jeżeli ta wydajność z hektara jest niska, bo mamy takie odmiany, które po prostu tak mają, no to ta opłacalność produkcji też jest często gdzieś tam w ogóle na granicy w ogóle opłacalności, tak? Natomiast jeżeli dobierzemy sobie odpowiednie odmiany, gdzie tą plenność będziemy mieli stosunkowo dużą, ale bez straty jakości, to można zrobić, to wtedy po prostu z areału mamy odpowiednią ilość owoców, odpowiednią ilość wina, tak, a reszta to już, czy my wyprodukujemy tak naprawdę 10 tysięcy butelek, czy 20 tysięcy butelek, to technologia jest bardzo podobna i wtedy ta opłacalność jest większa. Ja tu różne słyszę opinie na temat opłacalności produkcji wina w Polsce, natomiast odpowiadam zawsze tak. Zwróćcie uwagę, że większość winnic, która już ma trochę lat, powiększa areał, tak? No więc... Sama opłacalność jest tematem dłuższej dyskusji. Tak, natomiast tak. Dla mnie tutaj tym punktem zaczepienia do mojego pytania było przede wszystkim to, z czym mamy do czynienia. Przede wszystkim, jeżeli chcemy produkować wina musujące, czy to metodą klasyczną, czy też metodą z tankową, metodą szarmata, to wymaga pewnych inwestycji, pewnych nakładów. Po drugie, mamy do czynienia jednak z produktem, który sam w sobie technologicznie jest bardziej wymagający, ale też wymaga więcej pracy w związku z różnymi etapami technologicznymi i wymaga też więcej czasu. Długie leżakowanie na osadzie, zajęcie magazynu tym winem, które tam leżakuje, no siłą rzeczy w produkcji musi być winem droższym. Z drugiej strony mamy gdzieś pewną barierę ceny, bo jest pewna bariera psychologiczna, nie ukrywajmy tego, dla zakupu win musujących. Jeżeli polski konsument, nie do końca jeszcze świadomy, który będziemy brutalni w tej chwili, ale to jednak prawda, co wszystkie badania pokazują, nie kupuje często win gazowanych droższych niż 10 zł i to i tak raz na rok, ten akurat sylwestrowy wieczór, ta bariera psychologiczna 100 parudziesięciu złotych, gdzie możemy już zobaczyć polskie wina w tych widełkach cenowych, jest kłopotliwa. Dokładając kilka złotych można mieć szampana, można nim brelować w towarzystwie. Czy nie uważasz, że to jest to wszystko w pewnym połączeniu jest jakimś kłopotem, że te wina musujące jednak będą robione dla sławy danej piwnicy, dla naszego wyróżnika, ale jednak nie dla pieniędzy, bo pieniądze będzie się robiło po prostu na półsłodkim Solarisie. Znaczy masz tu dużo racji, tak? Przy czym polscy winiarze kierują swoje produkty bardziej do takiego bardziej już wyrobionego konsumenta, raczej
Nie są to produkty masowe przeznaczone do szerokiego jakiegoś grona konsumentów, więc tą premię musimy dostać. Ale rzeczywiście tu ja jestem zwolennikiem tego, żeby te wina były jak najtańsze i ceny będą spadać. To nie ma cudów, tak? Zostanie oczywiście parę winnic, które z różnych powodów sobie tam wyrobiły markę i tak dalej, które gdzieś tam będą na tym poziomie powiedzmy 20-30 euro za butelkę, co też powiedzmy nie jest jakąś szaloną ceną w Europie, bo to jest standardowa cena w Europie 20-30 euro za butelkę dobrego wina, to my się tak przyzwyczailiśmy, że wino ma kosztować, czy te produkty, jest taka nawet strona do trzech dych, tak? Tylko że ta strona do trzech dych powstała 10 lat temu i cały czas jest do trzech dych, tak? Tak jakby inflacji przez 10 lat powiedzmy, nie, że dzisiaj, nie było. Dzisiaj niech to będzie, tak? Do pięciu dych. Natomiast no znowu muszę być złośliwy do tego konsumenta, w stosunku do konsumenta wyrobionego. Ten konsument wyrobiony to najczęściej jednak nie konsument szampanów czy franciacorty, tylko prosecco, czy co gorsza prosecco z kija mitycznego, które ma się pojawiać, a przynajmniej pojawiało się w normalnych czasach w wielu miejscach w zwykłym wyszynku. A propos, co myślisz o polskich winach musujących, produkowanych metodą tankową i rozlewanych później z tego już mitycznego kija? Znaczy wiesz, no to jest metoda można powiedzieć w ten sposób, tak, że metoda tankowa, czy metoda prosecco, czy jak ją tam zwał, bo ona ma parę nazw, ona spowodowała to, że wino musujące przestało być winem na specjalne okazje, tak? Na jubileusze, na właśnie tak jak jutro, krawaty i Sylwester, tylko stało się to wino takim winem codziennym, tak? Ona potaniła produkcję, tak to należy powiedzieć po polsku, potaniła czy obniżyła koszty produkcji tego wina, a jednocześnie zachowała jakość. Bo no ja już tu pomijam te kwestie, powiedzmy, że do Polski prosecco jest sprowadzane takie, jak jest sprowadzane, ale normalnie będąc we Włoszech, naprawdę można wspaniałe wina metodą kadziową dostać i to jest tylko kwestia, co importerzy po prostu sprowadzą. Nawet kiedyś gdzieś czytałem, że robiono takie badania, czyli były do degustacji dobre wina robione metodą kadziową i dobre wina robione metodą tradycyjną, ale nie takie, które leżakowały bardzo długo i one były nierozróżnialne dla większości konsumentów, tak? Czyli oczywiście no, metoda kadziowa nie pozwala nam produkować win, które 10 lat leżakowały na osadzie, no bo kto będzie w tym zbiorniku przez taki czas to wino trzymał, tak? Ale w konkurencji do tych takich leżakujących rok do dwóch lat win musujących robionych metodą tradycyjną, uważam, że spokojnie metoda zbiorników ciśnieniowych daje radę. Metoda tankowa z całą pewnością poprawiłaby też tę ekonomikę, gdyby nie to, że same tanki znów, jak na naszą skalę, jak na nasze warunki, większości polskich małych winnic mają dość poważne koszty. Ja tutaj podpowiem tylko, że warto zwrócić uwagę, podpowiem jako browarnik, na sprzęt, który nie ma dopisku ENO z przodu, bo bardzo często podobne do siebie zbiorniki, nie wymagające żadnych praktycznie modyfikacji, pozbawione tego enologicznego dodatku, a przeznaczone dla browarów potrafią być kilkukrotnie wręcz tańsze. Więc na pewno warto się wychylić poza te swoje ramy codziennej pracy. Ale tak jak mówię, no w Polsce tą metodę tankową, on oczywiście robi też, większość swojego wina robi metodą tradycyjną, natomiast właśnie, żeby też wpuścić na rynek coś tańszego, to jest Jacek Chrobak z Kępy Wiślickiej, on tą metodę, powiedzmy, opanował i z tego co wiem, to on po prostu zamówił sobie taki zbiornik ciśnieniowy, nie kupował z nalepką ENO, tak? Tylko ma tam gdzieś w okolicy jakiegoś producenta
tego typu, zamówił sobie taki zbiornik. I myślę, że zbiorniki to nie jest może jeszcze taki duży problem, bo tu też można kegów użyć do tego celu. Natomiast rozlewarka izobaryczna jest tutaj powiedzmy jakimś problemem, ale też Jacek to, że tak powiem, jakoś opanował, nie? Jest do opanowania całkiem prostymi metodami. Wszystkich winiarzy zapraszam do naszego browaru, gdzie też w analogicznym procesie, chociaż z nieco mniejszym ciśnieniem, też pod ciśnieniem rozlewamy piwo przecież z tanków ciśnieniowych. A to metoda, która jest ciekawa, w szczególności to, o czym wspomniałeś, czyli możliwość produkowania też takiego wina musującego, przeprowadzania choćby wtórnej fermentacji bezpośrednio w kegach, także kegach plastikowych, które są w tej chwili bardzo popularne. A jest to metoda, która jest stosowana oczywiście w innych bratnich dziedzinach fermentacji czy produkcji alkoholu. Ostatnio wdrażana także przez cydrowników. Cydry w knajpach z piwem, w multitapach bardzo dobrze się sprzedają, jeżeli są jako alternatywa. Myślę, że w kraju, gdzie panuje ta specyficzna prosekomania, gdzie jednak lubimy wino na kieliszki polewane prosto z kranu, to także polskie musiaki mogłyby znaleźć swoje miejsce w tym wszystkim. Także warto nakłaniać do eksperymentów. Powiem Ci, że ostatnio rozmawiałem z takim Polakiem, który pracuje we Włoszech i on mi powiedział, że w tej chwili najdroższe winnice to są te winnice, które produkują Prosecco i w zasadzie tak cena to jest około $1,5 miliona za hektar takiej winnicy. Ładne ceny. Myślę, że nasze mogą być droższe niebawem. Powiedz jeszcze proszę na koniec, kapsel czy korek na winie musującym? No to jakieś takie podchwytliwe pytania zadajesz. Przy normalnych winach oczywistym pytaniem książki są wydawane pod tytułem korek tak? czy zakrętka, więc ja pytam korek czy kapsel? Osobiście no to, bardzo lubię kapsle i swoje wina także trzymam pod kapsel. Wezmę ten kapsel i przy okazji tutaj wrócimy powiedzmy do etykiety, tak, bo pytałeś skąd te etykiety. No nasza winnica, jeżeli chodzi o etykiety, to zamawia etykiety u jakiegoś tam artysty, najlepiej lokalnego. I do win spokojnych nam taki lokalny artysta Władek Gałka zaprojektował etykiety. To są te nasze znaki Zodiaku. Natomiast no tak myśleliśmy o petnacie, tak? No i jeżeli przyjmiemy, że to jest wandal wśród win, no to musi zaprojektować tą etykietę wandal wśród artystów, tak? No wandalem wśród artystów są street artowcy. I mamy to nie wiem, szczęście, że w Poznaniu jest taki dosyć znany street artowiec, to jest niejaki Noriaki, nazwisko znane już w zasadzie w całej Europie i no, udało nam się z nim dogadać i zaprojektował nam właśnie, będąc na jednym z wyjazdów w Barcelonie, gdzie tam smarował po murach, właśnie zaprojektował nam etykietę, to jest widok Barcelony według Noriakiego i tej etykiety, po prostu tego obrazu użyliśmy jako etykiety. Poczekaj chwilkę, zaraz coś pokażę. Dobra, nie pokażę, bo żona schowała gdzieś ten obraz. Stał przy w drugim pokoju i gdzieś zniknął, tak żeby pokazać. Wszystko, co dobre, znika. Wszystko, co chcielibyśmy mieć. Rzeczywiście, że to jest obraz, nie? Także o, tutaj moja żona gdzieś tam zza kadru podaje mi i tak, to jest to dzieło właśnie sztuki Noriakiego. Także to taka historia, tak, że jeszcze raz, wandal wśród win, więc musiał to zrobić wandal artysta, czyli street artowiec. Etykiety są naprawdę wspaniałe, aczkolwiek muszę przyznać się do ignorancji, nie dopatrzyłbym się w tym tego, co miało być na tej etykiecie. Natomiast wszystkim serdecznie polecam całą ofertę winnicy Zodiak i zapoznanie się przede wszystkim z tą sztuką etykieciarstwa. Natomiast w tym wątku, co do którego zadałem Ci pytanie, bardzo się cieszę, że podzielamy pasję do ostatecznego zamknięcia, jakim jest kapsel. Ja osobiście bardzo lubię. Przyjemniej się to też otwiera.
I bez większego ryzyka, jak przy korkach, które od czasu do czasu potrafią robić krzywdę, jak statystyki nam mówią. No, jeżeli petnat jest prawidłowo zrobiony, czyli jest tam odpowiednie ciśnienie, nie za duże, czyli gdzieś tak pomiędzy 2-3 bary, no to problemu nie ma. Nie? Natomiast słuchaj, tak mi teraz mi się tak skojarzyło, że właśnie ty też jesteś browarnikiem. I przecież powiedzmy, nie wiem, no tam gdzieś spójrzmy historycznie, 15-20 lat temu, piwo, które miało osad, to absolutnie było czymś w ogóle jakąś masakrą było, tak? To tego nie było, tak? Natomiast dzisiaj piwa, które mają osad, są uznawane za właśnie takie mało grzebane, niskointerwencyjne, są przez wielu konsumentów wręcz poszukiwane i uważam, że dokładnie tak samo będzie z petnatami. Tak? Dokładnie tak. Piwo z osadem jest dzisiaj poszukiwane. Osadem się browarnicy na swoich piwach chwalą. Dodają tylko instrukcje obsługi, że należy go jeszcze zmieszać, wlać, że jest on zdrowy, wartościowy i tak dalej, więc osad jest nobilitujący i nikomu nie przeszkadza. Nie przeszkadza też nikomu osad w cydrach i myślę, że świadomemu konsumentowi w coraz mniejszym stopniu taki osad nie przeszkadza także w winie. Jak mówiłem już przedtem, ja w swoich małej produkcji win musujących także tymi brutalnymi metodami nie traktuję i osady nie są odstrzeliwane. Raz, że to uciążliwe, a dwa, zupełnie niepotrzebne, pozwala jeszcze tym winom dojrzewać, pozwala się zmieniać i raczyć nam swoją ciekawością. Czy wybrałeś już wino na jutrzejszy wieczór? Na pewno będzie to wino z winicy Zodiak. Tak, na pewno otworzymy jutro wino z winnicy Zodiak. No w tych czasach zarazy tej pandemii niestety będziemy się spotykali w takich dosyć ograniczonych gronach, nie będzie jakichś dużych, hucznych bali, imprez i tak dalej, tylko raczej takie domowe spotkania w parę osób. No ale planujemy uczcić ten, znaczy pożegnać ten stary, paskudny, pandemiczny rok, tak? I przywitać z ogromną nadzieją ten nowy 2021 winami musującymi polskimi. Będziemy serwowali u nas w domu na imprezce tylko i wyłącznie polskie wina musujące. I petnaty nasze, i naszych kolegów, ale również też spróbujemy paru win polskich robionych metodą tradycyjną, jeżeli pozwolisz. Mam nadzieję, że w jak największej ilości polskich domów z hukiem, korka czy kapsla polskiego musiaka zakończymy ten przykry rok. Życzmy sobie wszyscy, żeby kolejny był zupełnie inny, żebyśmy mieli lepszą pogodę, mniej przymrozków, mniej deszczu jesienną porą, no i przede wszystkim, żebyśmy zwalczyli tego okropnego wirusa, który pomieszał nam wszystkim szyki i ciągle psuje samopoczucie, co najmniej. Mirku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Życzę Ci hucznego, udanego i perlistego Sylwestra. No i fantastycznego, szczęśliwego, pogodnego nowego roku. Także Wam wszystkim słuchającym i oglądającym. Widzimy się już za tydzień w nowym 2021, popandemicznym, jak najszybciej i winiarskim pięknym roku. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję bardzo i do zobaczenia w tym nowym 2021, który jestem przekonany będzie dużo lepszy od 2020.